Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie i może od razu wytłumaczę się ze swojego nowego imiżu i marzu, jak to tam się mówi. Otóż proszę Państwa, przefarbowałam włosy, ale to specjalnie do roli, wrócę do blond, oczywiście uwielbiam blond, ale czarne też i proszę Państwa, powiem, że z miejsca od razu czuję się bardziej inteligentna. Ale do rzeczy. Proszę Państwa, dostajemy od Państwa całą masę cudownych, wspaniałych listów z zapytaniami, czy mogliby Państwo zobaczyć, jak wygląda nasze życie zakulisowe. Tutaj, co tu się dzieje za kulisami tuż przed spektaklem. Zatem dzisiaj specjalnie dla Państwa uchylimy rąbka tajemnicy. Właśnie przed chwilą nasz reżyser udał się za kulisy, żeby szlifować ostateczny kształt dzisiejszego spektaklu. Zobaczmy w takim razie, może uda nam się podsłuchać jakiś interesujący, na pewno interesujący fragment rozmowy. Słuchajcie, od tej pory, ten, kto się pomyli, to... Dobra. Ja wiem, kto wygra. Chyba kto przegra. Nie, proszę Państwa, to nie zawsze jest tak. Jest zawsze tutaj bardzo sympatycznie, miło. Także zapomnijmy o wszystkim złym, tylko same dobra, wspaniała, dobra energia. Proszę Państwa, już za chwilę to miejsce zamieni się w cudowną świątynię sztuki. Ciągnij. Do siebie ciągnij. O, dobrze. O, no. Palenie zabija. Głupoty. Palenie tytoniu uszkadza nasienie i powoduje impotencję. Guten Abend, Здравствуйте, bonjour, dobry wieczór Państwu. Witam Państwa w programie Europa nie da się nie lubić. Proszę Państwa, jak spędzamy wolny czas? Część z nas spędza go przed telewizorem, część idzie na spacer, bo po prostu nie stać ich na telewizor. A jak spędzają czas nasi europejscy sąsiedzi? Zobaczmy. Oto oni. Na początek gość z zimnej północy, Bjørn Rasmussen, pogodny Szwed z Malmö. Skål, Marika! Skål! Z kolei nasz drugi gość pochodzi z gorącego południa, bożyszcze włoskich kobiet, wielki fan FC Napoli, Francesco Nullo! Ciao, moje opalone ciao! Francesco! Och, to pożyszcze nie tylko włoskich kobiet. Napoli. I proszę Państwa, nasz trzeci gość pochodzi z Szwajcarii. Wielki fan Maccabi Tel Aviv, pan Aaron Rapoport. Kevin, Stefan! Proszę Państwa, niestety Kevina i Stefana dzisiaj nie będzie, ale przysłali nam listy. No, przysłali nam listy. Kevin pisze, że... nie może do nas przyjechać, ponieważ został sam w domu. Kevin sam! Dziś on nie przestanie żartować, chyba nigdy. A i Stefan pisze, że również do nas nie przyjedzie, ponieważ jechał z Kevinem na motorze i mimo tego, że nie pił, jego również zamknęli. Nienawidzę tego kraju. Dobrze, w takim razie przejdźmy do naszego dzisiejszego tematu. Bjørn, jak spędzasz wolny czas? No, ja czytam książki. O, to pięknie. Dużo czytasz? Już przeczytałem 20 tysięcy! Bardzo dużo! 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi! Dowcip, no!
Doszedłem tylko do pierwszego rozdziału. O! Czemu? Bo był obiad i musiałem stanąć przy stole. Chyba usiąść. Nie, stanąć, bo przy szwedzkim stole się stoi. A ja to jest koroni. No jak? Wspaniało. Oj, nasz program skrzy się od dowcipów. Dobrze, Francesco, powiedz, a jak ty spędzasz wolny czas? No ja zazwyczaj nurkuję. Nurkujesz tak. Gdzie? W śmieciach. Dawcip za dowcipem. Oj, spędzie. Panowie, poważnie. Najbardziej lubię nurkować w morzu. W morzu? Tak. A masz papiery nurka? Mam, ale ostatnio mi zamokły. Tak. No. Ostatnio zszedłem nawet na 60 metrów, wyszłonka. Jak tam jest? Tak samo jak na 50, tylko głębiej. Proszę Państwa, taka jest nasza Europa. Rozbawiona, rozgadana, troszeczkę dokuczliwa, ale zawsze, zawsze sympatyczna. Aaron, z tobą jeszcze nie rozmawiałam. Powiedz, jak ty spędzasz wolny czas? No jak ja spędzam wolny czas? No, ja zajmuję się knuciem spisków i wpływaniem na decyzje Banku Światowego. Proszę Państwa, ale to nie koniec atrakcji, ponieważ już za chwilę będę miała przyjemność, Francesco, przesiąść się tam, proszę, zaprosić do mojego stolika naszego gościa specjalnego. Gość z Krakowa, proszę Państwa. Dziennikarz, trochę poeta, pisarz, troszeczkę gawędziarz, troszeczkę takie nie wiadomo co. Zapraszam pana Leszka Bazgrana. Proszę, panie Leszku, proszę, proszę, proszę. Tak, coś nie tak, panie Leszku? Warszawa, takie duże miasto, a nie macie tu porządnego krzesła, jak w Krakowie. W Krakowie byle jakie krzesło jest 100 razy lepsze od tego. Jak pan spędza wolny czas, panie Leszku? W Krakowie już za czasów miłościwie nam panującego Franciszka Józefa. Gawieć tłumnie wylegała na błonia, aby tam cieszyć się świeżym powietrzem, nie takim jak tu w Warszawie pełnej smrodów. Panie, odczep się pan wreszcie od Warszawy, co jest? A wiecie państwo, kiedy się kończy w Warszawie kultura? Nie. O 19:00, tak? Jak odjeżdża ostatni ekspres do Krakowa. Tak, tak. I zabiera wszystkich roboli z Warszawy. Ja już widzę, ty ciulu, jak ty byś w ogóle bilet kupił. Ty tobie tak oszczędza, że ty byś wzdłuż torów na bosaka zasuwał, bo ci butów szkoda, krakowski centusiu, ty. Odezwała się warszawianka ze starówki zbudowanej po wojnie. Tak, bo myśmy mieli powstanie, ciulu, a nie siedzieli w tych zadymionych kawiarenkach, nieudani artyści. Uduście się na tym swoim rynku. Udławcie się pieniędzmi, szczury. O, tak. Wyścigu szczurów, jak Franciszek Józef już dawno powiedział. Tak, liszcie tyłek austriackiemu zaborcy. Przepraszam tak. Bardzo, bo mnie na przykład osobiście Kraków się bardzo podoba. No, a ja lubię Warszawę. Ktoś się ciebie pytał o zdanie, Szwedzie? Albo ciebie, makaronku? Legia przy... Wisła Żydzi! O, przepraszam bardzo, ale... Cicho! Czekaj, znajdę na ciebie teczkę... Wipenie ty! Warszawko ty! Ty! Tak. Tfu! A ja na ciebie ta tfu! Zobaczysz! Tak, zobaczę, dobrze. Poczekajcie, rzucę go tylko szklanką przez okno. O, Polacy. Nie wiem jak panowie, ale ja osobiście jestem za zawężeniem Unii. Widziałeś? Co? Mój kolega. Twój? Został dyrektorem w energetyce. A skąd go znasz? Z podstawówki. Chodziliśmy razem do pierwszej klasy. Ale potem nasze drogi się rozeszły. Bo ja zdałem. A ja goszczę w naszym studiu Sławomira Pastuszka-Wariata.
oraz Krzysztofa Ptysia, znanego państwu świetnie pod pseudonimem Dziki, czyli, proszę państwa, wschodzące gwiazdy ciężkiego rocka. Zespół Ponury Żniwiarz. Witam was serdecznie. Proszę powiedzieć, skąd nazwa? No myśmy się początkowo mieli nazywać Budka Suflera, wie pani, ale tak się okazało, że to chyba już podobno taki zespół istnieje. Tak, tak, tak. No potem Dziki wymyślił Onaniści. Onaniści? Tak. Ale ta nazwa wydała nam się za bardzo awangardowa. Wasz najnowszy singiel, czytam w ulotce promujący płytę Zwłoki z Trzęsawisk, nosi tytuł Wątroba. Panie Krzysztofie, o czym jest ten utwór? No my śpiewamy o tym, co nas boli. A moglibyście zaprezentować naszym widzom ten utwór? Tak, oczywiście, zaśpiewamy piosenkę. To co, Dziki, podrzucimy żaru? No, obawiam się, że to nie będzie możliwe. Dlaczego? Dziki się wstydzi. Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia. Nieważne, co produkuje. Ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. Tak, dobrze. Niech wejdzie. Dobry, panie dyrektorze. Pan mnie wzywał, tak? Dzień dobry, panie Smułko. Mam prośbę. Czy mógłby pan podać kasetę? Tam leży kaseta... Kasetę? To co, nie chce się ruszyć? Nie chce się rączek wyciągnąć? Ma. Proszę, proszę. Dziękuję. Coś jeszcze pan chciał ode mnie? No właśnie, coś tam chciałem, ale zapomniałem, także może potem zadzwonię jeszcze. No, pan dzwoni. Do zobaczenia. Na rozstrzygnięciu konkursu. O, bardzo dobrze. Jest pan, pana inżynier. Dzień dobry, panie dyrektorze. Pan mnie tak w pilnym trybie wezwał. Co się stało? To jest poważna sprawa. Panie inżynierze, jak pan wie, nasz kraj przechodzi gwałtowną transformację. No niestety, niestety. Cena tej transformacji jest taka, że popełnia się błędy. No. Błąd polega na tym, na przykład, że w naszym zakładzie ogłoszono konkurs na nowego dyrektora. Właśnie. A przecież my mamy dyrektora. Pana. Tak jest. I na tym właśnie polega błąd, że szuka się nowego. Ale my ten błąd jesteśmy w stanie naprawić. Co się mówi na zakładzie? Będzie panu przykro. Słucham. No na zakładzie panuje euforia. Mówi się, że w końcu znalazł się na pana bat, że w końcu wywalą tego czerwonego pająka, że się skończyły te ciepłe posadki dla byłych ubeków i takie tam głupoty, to już nawet nie będę panu powtarzał. Zresztą ja to wszystko panu tam opisałem w moim cotygodniowym raporcie Kapusia. Tak, bardzo dobrze. I my obaj tej hydrze profesjonalnego doboru kadr ukręcimy łeb. Tak, i wrzucimy go do pieca. Tak, tak. Panie dyrektorze, jak pana słucham, to ja wiem, jak się musiał czuć adiutant Napoleona. Dobrze. W konkursie startują dwie osoby. Ja i ten frezer Smułko. Wie pan, który to jest? No, jakbym miał nie wiedzieć? No pewnie. Świnia, prostak, cham i drelichowy głupek. No ale niestety ma duże poparcie wśród tej tam hołoty załogi. No właśnie, a dlaczego? No, jest uczciwy. Całe życie był robotnikiem. Nigdy nic nie ukradł. Zawsze tak w zgodzie z załogą. Zupełne przeciwieństwo pana. Tak. No, panie dyrektorze, nie ma możliwości znaleźć na niego haka. Oj, mój prostoduszny, dobry, niewinny inżynierze Mrównica. W świecie wielkiej polityki wygląda pan jak mała żabka. Zrobimy tak. Wie pan, która to jest szafka Smułki tam w szatni? Tak się wyróżnia. Zawsze taka wycieściona, taka wygładzona, tam wszystko takie dopasowane, wymyte, taka babska. Jeszcze święty obrazek wisi. Dobrze, zrobimy tak. Niech się pan tutaj do mnie zbliży. Co pan chce, panie dyrektorze? No, co? Przecież ja zawsze byłem tutaj na pana... Co pan chce mi... Dobrze, dobrze. Panie Mrównicy, nic panu nie zrobię. Tak? Niech pan tu podejdzie.
Z nocą zakradnie się pan do tej szafeczki i zostawi pan niby przypadkiem takie mianowicie rzeczy. Proszę bardzo. Zdjęcia. Poznaje pan? Pałac Kultury i Nauki. W Warszawie, no, mój tak? ulubiony budynek. Tak, to pan zostawi te zdjęcia i instrukcję pilotażu po arabsku. Aha, tu pan zostawi zdjęcie bandy Mansona. Tu pan wklei zdjęcie. Wkleję. Zdjęcie tak. Smułki. Tu w środku jest jeszcze fotomontaż, na którym Smułko spotyka się z Ałganowem. O. Tu pan tam wszystko zostawi. Też potrzebny. Tak. Tu jest mapa. Mapa? Z zeszłego roku. Ze Szczecinem i Wrocławiem w granicach Niemiec. I to pan przyczepi do rękawa Smułce. Do jego tam drelichowej kurteczki. Co tu jeszcze mamy? No. Wiadomo. No. I aha. I jeszcze tę kasetkę z twardą pornografią. Tam też. A to dobrze, to ja se sam przejrzę. Podłoż. No. Czyli kasetka, czyli to chyba wszystko jest. No ale to muszę powiedzieć, że ostro pan gra. Znaczy, ostro gramy. No. Aha. I jeszcze pan mu tam zostawi tę torebeczkę. Jasne. Imitacja kokainy. Nie, kokaina. A to tak smakuje kokaina. No nie dokładnie, bo jest akurat zmieszana z wąglikiem. Co, z grubej rury walimy, nie? Walimy z grubej rury. A gdyby gruba rura zawiodła, walniemy z cienkiej. Gdzieś tam jak będzie wychodził z domu, co? Więc... Niech pan zadzwoni na policję. Najlepiej z jakiegoś takiego, wie pan, takiego tik-taka, jak ten poseł, nie, żeby nie było żadnych śladów. Bardzo dziękuję. Mam już swojego pini wina. Moje dzieciaczki siedzą w namiocie. Zmieszana z wąglikiem, ale działa. Marcinie, zrobiło się ostatnio głośno o panu, a przede wszystkim o wydarzeniu, które wydarzyło się na pana polu. Czy mógłby pan o tym nam opowiedzieć? Tak. U mnie na polu, w życie, za stodołą, pojawiły się dziwne znaki. A kiedy je pan zauważył? No wieczorem jeszcze ich nie było, ale rano, jak poszłem za stodołę... A to pan poszedł za stodołę, bo pan już coś przeczuwał. Nie, poszłem za stodołę, bo czasem tam chodzę po prostu, żebyś... Po prostu tam chodzę za tą stodołę. Przepraszam. A co dalej? No i spostrzegłem te dziwne znaki. Aha. A ma pan może jakieś zdjęcie tego, żeby tam zaprezentować naszym telewizorom? Nie, ale ja je mam ze sobą. Naprawdę? Proszę. Dziwne, co? Ale kwas. To naprawdę ma być śmieszne? A co, nie jest? No, przez osłabienie. Proszę państwa, wracamy do programu. Już za chwilę obejrzymy... A wie pani, że znalazłem w lesie takiego grzyba giganta? To znowu jakaś podpucha? Nie, powaga. Wielki kawał grzyba. Pokazać? Powiedzmy. Igor! Prywiet! Co to jest? Kozak. Da, kazak! Co? Mały? Pan, co słuchałeś? Igor, znalazłem w życiu takie dziwne znaki. A Igora to śmieszy. No. I co? Co? Ty jesteś Aldona Skórzak? Tak, a co? Ej! Dawać go! Stawcie mnie wy! Mięśniaki sterydowe. Poznajesz Golala? Tak, to Rafał. Co mu chcecie zrobić? Dlaczego zerwałaś z naszym bratem? No? To są twoi bracia? No co robić? Trafiła nam się taka czarna owca w naszej menelskiej rodzinie o głębokich żulerskich tradycjach. Zamiast się żulić, to ten by się tylko uczył. Ja cię kurwa nauczę! Ja cię zaraz no.
Pod domem mamy agencję towarzyską, a ten woli przez całe miasto zasuwać do teatru. Po prostu jest wartościowym człowiekiem. Nie, właśnie! Wartościowym człowiekiem. Postaw go na czatach, to zobaczysz. Zamiast lukać, to on sobie będzie książeczkę czytał. Ja ci pokazuję te książki, się oduczysz tego. Jak kiedyś wpadniemy z baseballami do biblioteki, to będzie kuźwa jeden z świst! Tak jest! I tak jest! Przestańcie! Książka to jest bardzo wartościowe źródło wiedzy. I jeszcze będzie pieprzył takie farmazony. Co? Ty. Miodek, co ty, słownik zjadłeś? Drugi miodek. Dobra, Lala, uważaj. Co to jest w ogóle za zrywanie, co? Brekciszek nam tu płacze po kątach. Jeść nie chce, no? Nie, po prostu nasz związek definitywnie się rozpadł. No. Jak się nie zejdziecie, to ci nogi połamie. Czekaj. Najpierw... Cholera. Najpierw zrobimy to po dobroci. Ty! Pożyłaj. Jak się z nim nie pogodzisz, to będzie niedobrze. A teraz masz tu po dobroci prezencik. I jest dobrze? Jest w porządku? Nie, ja nie, absolutnie nie mogę takich rzeczy przyjmować. Nie, dziękuję. Absolutnie nie mogę przyjmować radioodbiorników? Co to jest? Ty, ale Lala, poczekaj, chwila. Co jest z nim nie tak, no? Zdrowy, zęby ma wszystkie, nienotowany. Byś się wstydził. Ty, a może coś w łóżku nie tak, co? Jakieś takie seksualne niedopasowanie? Sławomir, przywołuję cię do porządku, to są nasze intymne sprawy. Ach, no rozstaliśmy się, bo mieliśmy różne filozofie życiowe. No. Ty, no ja nie mogę. Różne filozofie życiowe, no to pociągnie się za samochodem po lesie, to się dwa filozofie zgodzą zaraz. No. Ty, może jej kolanka przewiercimy, czekaj, co? Czekaj. Dosyć tego, sieknę jej przez boką ścianę, żeby nie było śladów. Zostawcie ją! Do miłości nie można nikogo zmusić. Ale co wy o tym możecie wiedzieć, wy napakowane głupki? Dobra, luz! To chcesz, twoja sprawa. Luz! Aldonko, ale może... Może nie jest dla nas jeszcze za późno, może mamy jeszcze szansę. Aldonko, daj mi szansę, proszę cię. Możemy być razem. Nie, już nie, Rafał, już nie możemy. Po prostu definitywnie skończone. Poza tym mam kogoś innego. Kto to jest? Taki Tomek, nie znasz go. Dobra, chodźcie tutaj. Znajdźcie go i rozwalcie oboje. Dobra. Proszę państwa, właśnie zakończył się spektakl. Wszyscy jesteśmy lekko zmęczeni. Panowie techniczni właśnie zabierają to, co chciałam, z czego chciałam skorzystać, czyli syfon. Bardzo chce mi się pić, trudno, zaraz tutaj ogólny demontaż będzie trwał, a my zobaczmy w takim razie, co robią za kulisami aktorzy, na pewno gratulują sobie wspaniałego występu. Posłuchajmy, co mówią. Dosyć, ja po prostu więcej nie gram debili i pijaków, dosyć. Dlaczego ciągle gram debili i pijaków? Nie, Mysz, ty nie będziesz grał. A kto się myli? A kto? Ty się mylicie, no. Ja się mylę. Ty mylisz, ty innych mylisz. To się ty to na koszula. Dobra, cicho. Kto to wszystko ogląda? Ależ są skromni, ale kto to ogląda, proszę państwa? My oglądamy, państwo oglądają. Przecież nam się to wszystkim podoba i za tydzień też będzie wspaniale. Zapraszamy na tygodnik za tydzień. Do zobaczenia.